我去告诉他，这里是他的菜园子。好了，我想他们都明白了，小兔子们从今往后要管住自己的嘴，只能去别的地方找吃的了。再有下次，他们就死定了。这句话我也一定会告诉他们的。Cześć, dzisiaj jestem w kolejnym mieście w Chinach. Nazywa się Hengshui. Miasto to jest położone na południu prowincji Hebei. Wyjście z dworca tutaj wygląda jak, nie wiem, wyjście z jakiegoś więzienia. Zobaczcie tylko na tę blaszaną bramę i jeszcze ta tablica z przyjazdami pociągów. Tutaj na placyku przed galerią handlową stoi jeszcze choinka. Nieważne, że już jest marzec, szósty dzień marca, ale choinka stoi nadal. To nie jest ani trochę znane. Tutaj tak właściwie to nic nie ma do zobaczenia. Można się pokręcić tylko po mieście, w sensie po tych dzielnicach mieszkaniowych. A teraz jesteśmy w najstarszej galerii handlowej w mieście. Galeria wygląda jak każda inna galeria w małym mieście w Chinach. Poza tym jedna sprawa, o której może warto powiedzieć, to to, że przy niektórych produktach są takie jakby numery i numery te oznaczają zniżkę na dany produkt, więc jak mamy na przykład 3, znaczy, że oni oferują 70% zniżki, więc wtedy się kupuje dany produkt za 30% podstawowej ceny. Przetaczamy się teraz przez taką uliczkę i po obu stronach jej tutaj są takie różne kramiki, targi, jakieś takie pierdółki ludzie sobie sprzedają. Samo miasto ma jakieś 520 tysięcy mieszkańców, tyle że sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo tak cała ta wielka prowincja Hebei składa się z bodaj 11 okręgów. Te okręgi są zwane miastem na poziomie prefektury. I właśnie takim miastem na poziomie prefektury jest Hengshui. Ogólnie ta cała prefektura Hengshui ma ponad 4 miliony mieszkańców, ale w obszarze miejskim, czyli tutaj właśnie, gdzie teraz jestem, mieszka ich tylko 500 tysięcy, a reszta mieszka na terenach no pozamiejskich, wiejskich można by powiedzieć. Poza tym ma swoje problemy. Największym z nich jest zanieczyszczenie powietrza. Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie powietrza, to aż 7 z 10 najbardziej zanieczyszczonych miejsc miast w Chinach znajdują się właśnie tutaj w prowincji Hebei, która tak jakby otacza Pekin, dlatego też Pekin trochę na tym cierpi. No i właśnie Hengshui jest jednym z tych 7 miast najbardziej zanieczyszczonych. Teraz, gdy tutaj jestem, no to akurat jest w miarę okej. To chyba jest najlepszy dzień z ostatniego, nie wiem, miesiąca.
jakiś jeden z lepszych w ciągu ostatnich 30 dni. Przez to całe zanieczyszczenie powietrza, które tutaj jest, miasto próbuje jakoś ratować sytuację, wprowadzając darmowe autobusy, komunikację miejską. I niektóre autobusy tutaj są zielone. Wszystkie one są elektryczne, napędzane przez prąd i wszystkie z nich są darmowe. To tak trochę, żeby zniechęcić ludzi do jeżdżenia własnymi samochodami, mimo że i tak raczej każdy wie, że nie samochody zanieczyszczają to powietrze w największym stopniu, tylko fabryki, które się tutaj wszędzie znajdują. Autobus naprawdę spoko. Wchodzisz, niczym się nie przejmujesz, jedziesz, wysiada się gdzie się chce, nic się nie płaci, żadnych kart nie ma, a przede wszystkim najważniejszy plus, że jest cichy, nic właściwie nie słychać, można sobie spać w środku i niczym się nie przejmować. A tak poza tym to po prostu nie wiem, co ja tutaj mogę pokazać, bo tutaj właściwie nic nie ma, tu po prostu ludzie no mieszkają, chodzą na zakupy i tyle, bo tak właściwie nawet parku żadnego tutaj nie widziałem przez te no, 27 godzin, jakie tutaj spędziłem. Poza tym tutaj w całym mieście nie ma żadnych rowerów do wypożyczania, dlatego większość ludzi tutaj ma swoje takie skuterki, jakieś takie małe dziwne pojazdy trzykołowe, no i inne takie, no nie wiem, dziwne jeżdżące maszyny, których pełno w sumie w Chinach, ale tutaj jest ich nadzwyczaj dużo. Także jak się rozgląda tutaj po ludziach, którzy tutaj chodzą sobie ulicami, dojść można do takiego wniosku, że tutaj praktycznie nie ma młodych ludzi. Jakieś tam dzieci czasami się przewijają po ulicach, w sensie takie, nie wiem, w wieku szkoły podstawowej, ale już, nie wiem, nastolatkowie, czy powiedzmy studenci, nie ma tutaj nikogo takiego. Myślę, że wszyscy po prostu wyemigrowali dalej gdzieś do Pekinu, bo jest blisko, albo do, no nie wiem, innych większych miast, które są gdzieś w okolicy. Tak samo jeśli chodzi o dysproporcje mężczyźni i kobiety. Widać, że kobiet tutaj jest dużo mniej, a mężczyzn, no jest ich sporo, ale to jest głównie wiek 40+. Jest i dworzec, pora jechać z powrotem do Pekinu. Tak ogólnie podsumowując, to nie wiem, czy ja bym tutaj dał radę mieszkać, bo jednak no wydaje mi się, że tutaj po prostu nic nie ma i ciężko by było w jakikolwiek sposób zapełnić swój czas tutaj jakimiś aktywnościami. No, a więc może te dzień, nieco ponad dzień wystarczy mi chyba na całe życie z tego pobytu tutaj.